Witajcie, towarzysze, w kolejnym odcinku z Workers and Resources Soviet Republic. Dzisiaj zaczynamy tutaj, ponieważ udało nam się wybudować już to centrum dystrybucyjne. Tylko ja się zastanawiam, jak to teraz zrobić. Czy pozbyć się na przykład całkowicie tego, no bo ono jest w takim dziwnym miejscu. Tutaj przy autostradzie to się może korkować. No niby możemy spróbować. Czyli co, zmień miejsce pracy wszystkich pojazdów i przenosimy je sobie po prostu tu. Dalej, kolejna rzecz. Kopiujemy wszystkie te zadania, wklejamy sobie w to miejsce, no i teraz to powinno tak naprawdę działać. Tylko co ja tutaj jeszcze muszę ustawić? Mamy na przykład taki magazyn żywności, ubrań i alkoholu. No i właśnie, on jest w tym miejscu. Alkohol i żywność to my będziemy mieli w tym miejscu, ale ubrania i elektronika, no właśnie, to może być problem. Więc co, stawiamy dodatkowy magazyn, czy na przykład w tym pozwalamy też na te inne rzeczy? Chyba właśnie najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu postawić drugi magazyn, więc wybórzmy sobie tę drogę, żeby ona mi tutaj nie przeszkadzała. No i taki magazyn to ja bym spróbował wstawić na przykład jakoś w tym miejscu. Też zostawiam sobie jeszcze troszeczkę wolnego miejsca tutaj, ponieważ też byśmy mogli umieścić na przykład magazyn na mięso. To sobie tak łączymy, tak. No i właśnie, zobaczmy, czy mi się zmieści taka chłodnia, tylko to musi być taka największa, czyli 350 ton. Czy to chcemy na przykład jakoś tutaj? No chyba tak, no bo w tych okolicach się nie zmieści, tutaj raczej też nie. Tylko pytanie, czy to mi się w ogóle zmieści tu? Chyba że zrobimy inaczej, wybórzmy sobie to. No i taki magazyn postawimy sobie tutaj kawałeczek dalej. Teren się wyrównał, także możemy go tutaj wstawić i teraz bierzemy takie połączenie i próbujemy się tu jakoś połączyć. No dobra, to musi wyglądać tak. Teraz bierzemy jeszcze taki magazyn na mięso i on się w takim razie powinien zmieścić jakoś tutaj. Dobra, coś takiego wyrównujemy delikatnie. No i teraz to możemy połączyć, a nie, jest zbyt stromo. W takim razie jeszcze raz, tym razem może z tymi połączeniami, niech one się porobią automatycznie. No i co, możemy się zabrać za jakąś drogę. Niech to będzie już taka droga utwardzona. Tylko w takim razie usuwamy sobie ten przejazd tędy. Jego trzeba będzie zrobić lepiej, skoro tutaj mamy więcej takich rzeczy, poza tym drugie takie centrum dystrybucyjne też by się mogło przydać. Właśnie, to może jeszcze zanim droga, spróbujmy postawić to. Włączmy sobie mapkę tych nierówności. No i co, ja bym to spróbował postawić na przykład tutaj. Teraz jedziemy sobie z taką drogą, niech ona tu będzie mniej więcej prosta, ale na pewno nie do kratek, bo jednak nie byliśmy wcześniej do nich przyciągnięci. Robimy coś takiego dalej z tego magazynu, tutaj takie połączenie i później stąd. Dobra, to też się nawet jakoś uda. Później, trzeba by się jakoś przecisnąć nad tym jeziorkiem, to może spróbujmy zacząć od jakiejś takiej prostej drogi. Okej, to jest zielone i teraz zjeżdżamy sobie stąd jakoś tam. Dalej, możemy pojechać niby jakoś tędy, tutaj przy tym brzegu za tym budynkiem. Dałoby się to jeszcze jakoś wyrównać? Okej, minimalnie. I teraz to byśmy połączyli z tamtym, ale właśnie, czy łączymy to tak, czy ta droga jeszcze pójdzie tam kawałek dalej? Ja bym ją może tak przeprowadził, tam można postawić jakiś pomnik, jakąś restaurację. To sobie w takim razie połączymy, chociaż myślę, że fajnie byłoby też zrobić jakiś wjazd tu. To niby nawet jakoś wychodzi, tylko spróbujmy to zrobić tak. Najpierw to ja bym zrobił taki króciutki wyjazd, żebyśmy tu mieli 90 stopni. Dalej. W tym miejscu tak samo, czyli coś takiego. I teraz dopiero to łączymy. No i zobaczmy teraz, jak te wszystkie drogi nam wyszły. Czy to jest jakoś w miarę łagodne? No tak. Tutaj idziemy sobie fajnie przy brzegu, na górze taki magazyn. Dalej, no dobra, może minimalnie ta droga jest krzywa, ale lepiej już raczej tego nie zrobię. Zostawmy to tak. Rozpoczynamy budowę. Weźmy sobie jeszcze może jakąś polną drogę, bo tutaj musimy podłączyć tę stację. No ale to z tym przejedziemy sobie już po prostu jakoś tak. Łączymy się tu. Przed odcinkiem klikałem sobie w ten warsztat i tutaj mamy taki problem, że jest przepełniony zbiornik na ścieki. No właśnie, ja sobie tego ostatnio nie zrobiłem. Zajmowałem się prądem, zajmowałem się wodą. No a o tym sobie zapomnieliśmy. I tutaj w tych budynkach jest dokładnie ten sam problem, chociaż no dobra, w tym akurat to działa. No ale i tak musimy to zrobić jakąś kanalizację. Postawmy sobie taki zbiornik tutaj, chociaż mi się wydaje, że może być ciężko podjechać tam, bo to wszystko jest chyba na takiej lekkiej górce. No zobaczmy, uda się. No właśnie, wymagane odpowiednie nachylenie. Pytanie, czy czasami nie wylewać tego jakoś tu, chociaż to też może nie być takie przyjemne. Tu mamy apartamenty z widokiem na jakąś zatokę, a kawałek dalej wylewalibyśmy ścieki, tak? Chociaż w sumie, może to jest bezpieczna odległość, oni są tam, my to byśmy wylewali gdzieś tu. No dobra, tak chyba zrobimy. Też w razie czego będziemy mogli podłączyć tę część miasta, gdyby tam były jakieś problemy z przepustowością. Na razie to ja bym postawił po prostu taki kolektor, jego podłączył grubą rurą do tej rury od
wpływowej. No i teraz bierzemy jeszcze średnią rurę, łączymy to jedno z drugim, chociaż to niestety nie wyjdzie. Okej, czyli to musimy postawić gdzie indziej. Niech ten zbiornik stoi na przykład tak. No i teraz może się uda, tam było coś zielone przez chwileczkę, nie wiem czy mi to jeszcze nie przeszkadza. W sumie nie, wymagane odpowiednie nachylenie. No to postawmy to może tutaj troszeczkę wyżej, na przykład przy tej stacji. Cóż tu mi się stało, tego nie chciałem tutaj stawiać. Okej, tamto sobie wyburzyłem i teraz, no nie żartujcie sobie, wymagane odpowiednie nachylenie. Dobra, ja się poddaję, stawiam pompę. Trzeba to trzeba, niech ona będzie po tej stronie, tutaj. Łączymy się teraz tak bez większych problemów, chociaż pytanie, czy to w ogóle tam teraz powinno być? Nawet nie może tam być. Czyli co, taki zbiornik tutaj, chociaż właśnie, bo ja bym chciał też podłączyć się do tego budynku. Wiem, że on niby gdzieś tam ma zasięg, ale w sumie jak postawię tutaj coś więcej, no wolałbym po prostu, żeby te zbiorniki były bliżej mieszkańców niż tej strefy. No to inaczej, taki zbiornik tutaj, nie ma szans, żeby to się tak po prostu podłączyło, więc bierzemy pompę, chociaż ona może być potrzebna taka większa. Stawiamy to jak najbliżej tego. Teraz średnia rura wymaga do odpowiednie nachylenie. Coś mi się wydaje, że ja w złym miejscu postawiłem ten kolektor. Postawmy go może jakoś tak. Teraz taki zbiornik. Zobaczmy, czy to się uda. Wstawiamy go w tym miejscu. To łączymy sobie z tym pięknie. Tej rury może ja się teraz pozbędę. No i zobaczmy, uda to się połączyć. Na szczęście tak. Czyli tych wszystkich rzeczy możemy się tutaj pozbyć. Jeszcze tylko chciałbym się upewnić, bo się już bardziej skupiłem na tych nierównościach. Mamy tutaj zasięgi tak, do tych trzech budynków oraz do tamtego. Świetnie. Czyli rozpoczynamy. Tam już sobie chodniczki zrobiłem. Jeszcze jakiś chodniczek możemy zrobić tu. Więc jak tamte drogi się wybudują, to będą mogli to budować. No a w tych okolicach to nawet już da się teraz. No dobrze, ale wracając do tego, to czy ja mogę sobie teraz coś przełączyć? Chyba tak nie za bardzo, bo mamy tutaj już 20 podłączeń. Gdybym chciał dodać jeszcze to, musiałbym usunąć któryś sklep. A gdzie my mamy na przykład drugie takie? W sumie mamy CD Sklepy Stolica 1. Zobaczmy, gdzie oni tutaj dostarczają. Chociaż nie, odwrotnie. Zobaczmy, gdzie ci dostarczają. Ja bym się po prostu jednego takiego miejsca pozbył. Na przykład taki magazyn 3. Może to bym sobie zostawił w spokoju. O, tu jest jakiś bar. W takim razie ten bar możemy odpiąć. Od razu przechodzę tutaj i go podpinam. No a jeśli chodzi o to, to dodajemy nowe połączenie i możecie brać rzeczy z tego magazynu. Zjeżdżamy, ładujemy tutaj żywność oraz alkohol. Możemy brać wszystko. W sumie my tutaj mamy jeszcze skład celny, ale to musi być, tak, chociażby na mięso. Tamtych rzeczy to ja się już pozbędę. Bierzemy je tylko stąd, mięso jeszcze chwileczkę może zostać. Wejdźmy może jeszcze tutaj i ja takie ważne rzeczy przeniósłbym sobie gdzieś tam bardziej na górę. Tylko skład celny niech będzie pod tym, chociaż to w tym momencie bez znaczenia. Przypiszmy sobie jeszcze do tego taką dystrybucję na stację paliw, a w okolicach to na razie wszystko. Tak, więcej budynków teraz nie podepnę. Wróćmy teraz do tego warsztatu, ponieważ ze ściekami sytuację mamy już opanowaną, a raczej będzie opanowana, jak tam to wszystko się wybuduje, ale brakuje nam stali oraz tworzyw sztucznych. No niedobrze, ale my to przywozimy tutaj tym budynkiem CD warsztaty. W ogóle jeszcze jedna rzecz, pozwól na zakończenie przy bezczynności, to sobie wyłączamy, zasięg pracy biura możemy zwiększyć, niech po prostu naprawiają wszystko co się da. No ale skoro my tutaj nie mamy stali, to znaczy, że problem może być w tym budynku. Jak to wygląda? Skąd my taką stal bierzemy? Ze składu celnego? Nie, dalej, kolejny skład celny. Mamy coś takiego jak magazyn stali dla nowej huty. Ten budyneczek jest tutaj, no i ta stal jest, więc po prostu to trochę trwa. A czy nie możemy tego zrobić troszeczkę lepiej, ponieważ magazyn ze stalą to ja miałem też gdzieś w tych okolicach. To było najprawdopodobniej to. Okej, ja bym sobie to już przypiął. No i właśnie, magazyn stali, prefabrykatów, cegieł oraz desek. Zaznaczamy, że możemy brać stal, aluminium. Dobra, też możemy brać, jeśli będzie potrzebne. Zmieniamy kolejność i dajemy sobie to na pewno wyżej niż składy celne. Zatwierdzamy. No ale skoro już tam zobaczyłem aluminium, to jeszcze przyszedł mi do głowy taki pomysł, żeby postawić na przykład tutaj taką płytę dla tych helikopterów. Raczej to się powinno zmieścić, no bo ta droga to mi już tutaj nie będzie potrzebna. To znaczy możliwe, że ten przejazd na drugą stronę, chociaż nie. Tamto przede wszystkim jest potrzebna ta ścieżka, zaraz ją naprawimy. Postawmy sobie tutaj to lądowisko, to się fajnie połączyło. Teraz bierzemy taką ścieżkę i co, przejdziemy tutaj? Przejdziemy. Super. Przechodzimy teraz do nowej huty na kontrolę. Jak na przykład wygląda produkcja żywności? Z tego co widzę, to bardzo dobrze. To nam tutaj wszystko działa. Dalej, alkohol. Produkcja odbywa się bez problemów. Mamy mnóstwo tego alkoholu.
Ten magazyn no nie jest jeszcze cały zapełniony. Gdyby był i gdyby tam to było zapełnione, to można by niby spróbować zrobić jakiś eksport tych nadwyżek. Chociaż w sumie można to zrobić teraz. Zobaczmy sobie do tego budynku, bo ja tu chyba miałem jakieś kryte wagony. No właśnie. Mamy już przypisany ten budynek, tak, tę stację. Więc ja bym to teraz ustawił tak. Robimy ładunek i ładujemy alkohol oraz żywność. Ale ustawiamy to sobie na 90% czy tam 89%. Czyli dopiero jak tyle się tego tutaj uzbiera, wtedy możemy podjechać i zabrać. Poza tym na składzie celnym ustawiamy sobie, że możemy sprzedawać alkohol oraz możemy sprzedawać żywność. No tak, coś musimy z tymi nadmiarami zrobić. Dalej, bo patrzyłem też do tych magazynów tutaj i zobaczcie, mamy za dużo prefabrykatów i ci już pewnie nie mogą pracować. A jak to wygląda z cementem? Tutaj sobie pociąg jeździ, to jeszcze nie jest całe pełne. No ale właśnie, musimy obowiązkowo szybciej sprzedawać te prefabrykaty. Tu po prostu leżą pieniądze i się marnują. Czy wy możecie jeździć? Niektóre pojazdy nie mają paliwa. Ajajaj, ale to się już wybudowało, tak? Czyli prąd powinien być, zgadza się. Czyli za chwileczkę będzie też paliwo. Tak, to się musiało wybudować dosłownie przed chwilą. A jeszcze takie moje jedno pytanie. Gdzie my teraz zgubiliśmy ten dodatkowy pociąg? Bo mieliśmy tu dwie lokomotywy. Czy ja to jakoś na poprzednim odcinku wrzuciłem do tej lokomotywowni? No nie, tu są tylko takie wagony na śmieci. No to gdzieś to straciliśmy. Wiecie co, może ja bym jakąś lokomotywę kupił. Mamy troszeczkę pieniędzy, niech to działa troszeczkę wydajniej. No i co, kupujemy po prostu taką ST-45, czy kupujemy ich więcej? Dobra, niech będzie, zainwestujmy. Niech będą takie dwie, niech te wagony serio gdzieś tam jeżdżą. Czekając aż one przyjadą, sprawdzamy co się dzieje tutaj. Czy ta fabryka betonu już pracuje? Tak, nie możemy składować ani wysłać beton. W takim razie teraz możemy się przejść po tych biurach budowy i ustawić. Żebyście wy betonu nie brali z tego składu celnego, tylko proszę go brać z tego budynku. Czyli dalej, kolejne takie przypinamy sobie oraz jeszcze to. Też możemy to sobie przypiąć. Ja jeszcze przejdę się tutaj w te okolice oraz w tamte, bo mieliśmy parę tych biur budowy. Także ja już to sobie poprawiłem i jeszcze powinienem poprawić inną rzecz. To już chciałem zrobić w sumie wcześniej, bo w tym biurze budowy my nie mamy autobusów. Także spróbowałbym to zrobić tak. Przejdźmy sobie tu. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś zostały. Ajajaj, co tu się stało? Znowu to, co kiedyś? Wjeżdżają tu autobusy? Ale nie, one wjeżdżają i nawet mają miejsce. Chwila, chwila, co ty robisz? Maszyny 45. Za dużo, co wy? Nie widzicie, jaki jest limit? A czy są jeszcze jakieś tutaj na przykład? No tak, są, ale to się po prostu wszystko zakorkowało. Znowu. Przecież w tym budynku się tyle tych autobusów nie zmieści. No dobra, te, które mogły podjechać, to już podjechały, tak? A co robi w takim razie reszta? To ja nie wiem. Chociaż okej, on teraz wjechał, bo tam coś wyjechało, no ale to my w takim razie będziemy tutaj mieli za dużo tych autobusów. Może ja im muszę pozwolić tutaj wjechać, niech one się zatrzymają. I jak już uznają, że jest ich wystarczająco, to nie wiem, wtedy się ich jakoś pozbyć, no ale to potem znowu inne maszyny nie wrócą. Nie, 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 coś tu się zepsuło. I to tym razem chyba naprawdę, a nie tak jak ostatnio mówiłem, że się coś tutaj zepsuło, a to tak naprawdę ja zepsułem, że nie było paliwa w mieście. Sprawdzam jeszcze tutaj. Jedzie do Nowa Huta Biuro Budowy 2. Kolejny Biuro Budowy 2. Dalej Biuro Budowy 2. Czy to tak naprawdę ma działać? No nie, to nie ma tak działać. Coś jest nie tak z tym biurem budowy. Może ja powinienem je wyburzyć, wybudować gdzieś nowe? Może to by się wtedy jakoś zresetowało? No bo co, tutaj też mamy takie biuro budowy i to działa. Nawet są jakieś stare autobusy i one się teraz nie wymieniają. 49%, 16 lat. No spróbujmy. To mi teraz i tak nie jest aż tak bardzo potrzebne. Zmień miejsce pracy wszystkich, proszę pojechać tam, a to przeznaczymy do rozbiórki. Tylko odrzućmy sobie paliwo, żebyśmy tutaj nie mieli tych odpadów niebezpiecznych. Klikamy tak, nie można wyburzyć, ponieważ pracują inne maszyny. Poczekajmy, niech one wyjadą. No ale co ja chciałem zrobić, to wziąć sobie takie pojazdy, anuluj zmianę miejsca, tak jak ja bym mu kazał zmienić to miejsce. Nie, ty masz jechać tutaj, no i jeszcze parę sobie takich złapię i tam przypiszę. Dobra, przypisałem sobie tutaj 6 autobusów. Z czym są jeszcze problemy? Źródło żwiru jest puste. Czyli co, tutaj tego nie mamy, ale to powinny przywozić pociągi. Czy coś mi się tu nie zakorkowało? Bo przedtem chyba coś takiego widziałem. Tutaj stoi teraz taki do budowy torów, no ale dobra, ty tam jedziesz. Tutaj raczej wszystko jest przejezdne, tak, więc po prostu czekamy, aż ten żwir znowu się pojawi. My go tam zamawialiśmy z zagranicy, także powinien zaraz być. Asfaltu nie możemy mieć oraz nie możemy mieć betonu. To jest najprawdopodobniej związane z brakiem pracowników, chociaż nie. Tutaj akurat nie mamy wody pitnej oraz nie mamy żwiru. No
tak, nie będzie ani asfaltu, ani betonu bez tego żwiru. Chociaż tutaj mamy zapas, tak, więc beton akurat będzie. A jeśli chodzi o was, no to musimy czekać. Też nie ma wody, chociaż wody raczej w tych okolicach nigdy nie było, tutaj musimy czekać, aż podjedzie jakaś cysterna. No dobrze, a teraz bym spróbował zrobić coś, o czym myślałem już dawno, ponieważ my tutaj mamy taki jeden otwarty skład. On trzyma stal, prefabrykaty, cegły, deski. Ja tu chciałem wybudować takie 4, żeby to fajnie działało, ale skoro ja teraz w trakcie budowy Warszawy i tak korzystam z takiego jednego, to po co mi 4 kiedykolwiek? Jak już wybudujemy Warszawę, to to mi nie będzie potrzebne. Więc ja proponuję takie rozwiązanie. Wybórzmy sobie ten magazyn, wybórzmy ten, a wybudować możemy na przykład ten, który stoi tutaj na boku, czyli będziemy mieli 2 magazyny i niech one to wszystko obsługują. Tutaj to sobie możemy podłączyć, żeby oni mogli wjeżdżać. Niech to wygląda jakoś tak i też myślałem na przykład o jakimś drogowym terminalu. Taki na przykład na 6 pojazdów i czy udałoby mi się podłączyć jedno i drugie? No udałoby się. Także postawmy sobie coś takiego w tym miejscu i też myślałem na przykład o jeszcze jakichś helikopterach. Na przykład coś takiego też, żeby połączyć jedno i drugie. Chociaż to może być teraz zły pomysł, bo nie wyjedziemy sobie potem z taką drogą. Postawmy po prostu jakieś zwykłe lądowisko. I gdzie ono mi się zmieści? Tutaj jakoś? Dobra, tak może być. Do lądowiska podłączamy sobie polną drogę. Nic więcej nie potrzebuję. To znaczy potrzebuję jeszcze na pewno to. Dalej, co tu jeszcze mamy? Takie połączenie bezpośrednio do dworca? Tak naprawdę może być, gdyby tutaj stał jakiś pociąg. Tamte sobie wyburzymy. No a do tego to możemy zrobić już jakąś lepszą drogę, ale nie asfaltową. Taka utwardzona jak najbardziej wystarczy. Łączymy się tutaj jakoś tak. Dobra, rozpoczynamy budowę. Możemy też rozpocząć sobie to. No i teraz bierzemy trójeczkę i zaznaczamy tutaj wszystko. Wracamy do tego KCD, ponieważ dojechały mi już lokomotywy, ale to co się tutaj dzieje to jest bez sensu. Jedzie taki z jednym wagonem po to, żeby sprzedać ten cement. Ale co, tego cementu jest tutaj serio tak malutko? Gdzie to mamy? No tak, jeszcze tego nie wyprodukowaliście, ale to jest bez sensu, żeby jechał pociąg z jednym wagonem. Ustawmy to sobie minimalnie, niech jadą na przykład 3, w sumie to też jest mało, skoro to mają być pociągi odpowiedzialne za eksport i import. Dajmy na przykład 5. Mam nadzieję, że mamy tyle wagonów. Takich mamy więcej, tutaj są jakieś 3, ale tego chyba też mieliśmy więcej. 1, 2, 3, 4, 5. Tak, idealnie. Także na 5 to powinno działać, a ciebie kolego to ja złapię, nie spalaj mi teraz paliwa. No a skoro my dalej mamy problem z tym żwirem, to może jednak serio warto coś sprawdzić. Jak to wygląda na przykład tutaj? Czy my mamy teraz gdzieś te wagony? Jak to wygląda? Da się w ogóle sprawdzić, jakie pociągi teraz jeżdżą? Taki jeden, tak? Bluniksgrad, skład celny, kolejowe centrum dystrybucyjne. Nie, nie, nie. Co ty teraz robisz? Czy ty jeździsz w kółko i niby ładujesz jakieś wagony? Dojeżdżasz tu? No nie, ty nic nie weźmiesz. Ale skoro już tutaj jesteś, to może ja to wykorzystam i właśnie kupię jakieś wagony. Weźmy sobie na przykład takie węglarki. 1, 2, 3, 4, 5. Stać nas, okej, 6, 7, 8. Na razie tyle. No i co? Ta lokomotywa teraz tutaj dojeżdża. Załaduje sobie te wszystkie wagony. Tylko ja bym nie chciał, żeby ona jechała mi do tego kolejowego centrum dystrybucyjnego tutaj, tylko niech ona pojedzie w takim razie już w to miejsce. Będziemy stąd zamawiać ten żwir, tak? Dobrze to zrobiłem? Tak, czyli tego się teraz pozbywamy. No i ten pociąg powinien jechać teraz tam. Jedź do przystanku. Zobaczmy, jak to wygląda, czy on działa. Tak, on tutaj jedzie, pewnie jeszcze sobie tylko zatankuje. Zerknąłbym jeszcze tutaj, ponieważ dzieją się serio dziwne rzeczy. Po prostu autobusy opanowały ten budynek. Zmień miejsce pracy wszystkich, zapraszam was tam, ewentualnie tutaj, w zależności od tego, gdzie się zmieścicie. I teraz jak wszyscy wyjadą, no dobra, pewnie jeszcze parę autobusów podjedzie, a potem ja bym ten budynek wyburzył, bo coś jest z nim nie tak. Zobaczcie, co ja tutaj znalazłem. Jedzie pociąg w tamtym kierunku, wiezie węglarki, wiezie lokomotywę, wiezie zamkniętą skrzynię, wiezie te pojemniki na cement. Gdzie? Gdzie ty jedziesz? Bluniksgrad, skład celny. Ale ty miałeś chwila. W tym miejscu nie ładować, tylko wyładowywać. Ajajaj, dobra, czyli jedź teraz na ten przystanek. Tak, jedź do przystanku, no i to się powinno samo naprawić. Tylko błagam, nie zawracaj w miejscu, tylko obiedź sobie nową hutę naokoło. Masz tu piękne tory do zawracania. Zerknąłbym jeszcze tutaj, bo ostatnio nam się to spaliło. Udało się to już odbudować, ale tak, my tutaj mamy włączony import 18 MW.
światów, także prąd normalnie w Warszawie powinien dalej być. Może ja bym na chwilę zerknął do Pogórza Górnego, bo dawno nas tutaj nie było tak na poważnie. Mamy już te zakłady włókiennicze, mamy magazyn i za chwileczkę będą zakłady odzieżowe. Jest też przystanek, więc może warto byłoby tutaj zacząć dostarczać jakichś ludzi. Tak, warto by było, czy nie warto by było? Budynek jest bez zasilania. To wiecie co, może zanim ludzie, to ogarnijmy tutaj jakiś prąd, bo chyba takich rzeczy tu nie mamy. No nie. Tylko czy my ten prąd chcemy brać z zagranicy, czy jak to miałem tutaj zrobione? No, w tym miejscu mieliśmy elektrownię. Tak, zgadza się. Coś takiego tutaj mamy. Później mamy taką rozdzielnię. Tam są jeszcze jakieś takie przewody. Tutaj nam się taki transformator nie wybudował. Coś to słabo działa, coś to nie jest przypisane. Dobra, weźmy sobie to. Czy ja to mogę? A nie, tak na pewno nie mogę. Musimy to przypisać w ten sposób. W ogóle gwiazdę też możecie budować. Ten przewód możecie budować. A te przewody to jest chyba zasilanie awaryjne. Tak. Tędy będziemy zamawiać prąd w momencie, jak nie będzie nam działała ta geotermalna. No, ale skoro chcemy zasilić tamtą, to ja się muszę podłączyć do tego transformatora tu. Czyli taką podstację wstawiamy sobie w tym miejscu. Bierzemy teraz raczej podziemne. Tak. Tutaj to mieliśmy zrobione podziemnymi. Zgadza się? Aha, bo tu jeszcze mamy to po staremu, czyli zamawiane stamtąd. No, ale jak wybuduje się ten transformator, to wtedy to będzie inaczej. Tutaj już mamy taką podstację. Czy ja jej nigdy nie podłączyłem? No nie. Więc spróbujmy się podłączyć do tego. Tutaj zrobimy taki dosyć prosty przewód. Bardzo bym nie kombinował. Dalej, wyjedziemy sobie jeszcze z czymś takim. Też to może być takie proste i wziąłbym jeszcze drugi przewód i poszedł właśnie gdzieś tam w stronę tej strefy przemysłowej. Czyli do tego miejsca i łączymy się tutaj. Dobra, to sobie możemy rozpocząć i niech oni to budują. Tylko właśnie, bo ja tu widziałem, że wy nie macie paliwa. I wy go nie macie, ponieważ paliwo bierzecie stąd, a to jest wszystko zepsute. Może ja bym to zrobił inaczej. O tamtym już sobie zapomnijmy, a wydajne dostarczanie paliwa to my mamy tutaj w Warszawie. Tylko weźmy może to, które ma mniej zadań i przypiszmy to sobie na razie do tej stacji benzynowej. Także paliwo w okolicach powinno być. W sumie tutaj też możemy to przypisać. No i jak na razie to chyba tyle. W ogóle znowu zbankrutowaliśmy. Zatrzymajmy czas. Ale ja bym chciał postawić jeszcze na przykład jakąś taką stację benzynową tutaj. To może być podłączone do tego skrzyżowania. Dobra, a skoro znowu bankrutujemy, to znowu bierzemy pożyczkę. 5 lat, 2 miliony. No i wracamy teraz do tego, co mamy tutaj, czyli prąd będzie. Dalej, płody rolne, chemikalia, energia oraz woda. Właśnie, pytanie, czy warto przywozić już tutaj pracowników, skoro jeszcze nie mamy zbudowanych tych torów. Ta stacja, no to jest już prawie wybudowana. Mamy tutaj coś przypisane, ale z tymi torami, no to niestety jest gorzej. One są wybudowane do tego miejsca. Także na razie może ja bym tutaj nie robił żadnej linii, z tym musimy jeszcze chwilkę poczekać. W tej fabryce betonu brakuje wam tej wody, a dałoby się to na przykład podłączyć jakoś taką rurą? No dałoby się. Tutaj mamy takie wejście, tylko czy bierzemy wodę z tej naszej instalacji? Nie, to jest zły pomysł. Zanim tam to wybudujemy, to minie jeszcze sporo czasu. Postawmy sobie po prostu takie małe ujęcie wody. Tak, takie nawet bez pracowników. To nie musi być czyste, to sobie po prostu tutaj może stać. Podłączmy drogę, żeby w ogóle mogli to wybudować. I co, stawiamy jakąś pompę? No coś niby mogłoby być, tak, ale już bez żadnego zbiornika. Czyli to łączymy teraz taką grubą rurą, to łączymy grubą rurą. Rozpoczynamy budowę, no i tutaj raczej wszystko się samo przypisze, ale mogę im pomóc. W sumie to się nie przypisze, bo musimy zrobić jeszcze taki chodniczek i teraz dopiero przypisać. Tutaj już oddaliśmy te wagony, więc on może niech nie jedzie na skład celny, tylko niech on sobie wróci tu i niech pracuje. W ogóle jest co do roboty, zobaczmy tutaj, prefabrykaty, okej, okay, jakieś są, dalej stal, coś tam mamy, a jeśli chodzi na przykład o cement, nie za dużo, ale działamy z tym cementem? 28 na 30, widzę, że tam brakuje żwiru. Właśnie, właśnie, bo my nigdy chyba nie pracowaliśmy tak wydajnie, ale tutaj tego żwiru może być po prostu za mało. Maksymalnie możemy wyprodukować na dzień 82 tony, a wy ile tego zużyjecie? 210. Właśnie, właśnie, właśnie. Także to jest absolutnie za mało. W tym momencie może ja nie będę robił nowego kamieniołomu, czy tam nowego zakładu przeróbki tego kruszywa, tylko zamówimy sobie żwir z zagranicy. To nie jest jakaś droga rzecz, a powinny nam tutaj dotrzeć te węglarki. Właśnie, właśnie. Czyli ładujemy żwir na granicę i chcemy go dostarczać teraz w dwa miejsca. Pierwsze miejsce to jest ta stacja. Zjeżdżamy, zjeżdżamy, ustawiamy sobie wyładunek żwiru i możemy go trzymać trochę więcej, na przykład jakieś 50%. Dalej, drugie miejsce ze żwirem to będzie tu. Też wyładunek i też powiedzmy jakieś tam 50%. Także żwir w Republice powinien być. Może nie własny, ale myślę, że coś takiego możemy sobie zamawiać. Wracamy znowu do tego biura budowy i widzę, że znowu mamy tu pełno autobusów. Także oni są serio uparci. Zmień miejsce pracy wszystkich, zapraszam tutaj, zapraszam.
zapraszam tutaj. Zmieniam im to miejsce pracy, ale oni po chwili chyba znowu wyjeżdżają, wracają i wjeżdżają do tego budynku. Czemu oni są tak uparci? No zobaczmy, wjeżdża, tak, z powrotem tutaj. Wszystkich zapraszam tu albo tu. Jak wyjadą, to może uda mi się zdążyć to wyburzyć. Jeszcze ile? Dwa? Okej, ten już wyjechał. Jeszcze jeden. Ile ich tam jest? Ajajaj, dużo. No, mam nadzieję, że zdążę, zanim kolejny wjedzie. Dobra, tutaj wyjeżdża. Przed chwilą jeszcze jeden taki wjechał, ale to może ja go po prostu już sprzedam. Tak, mam tego dość. Okej, i teraz... Aha, tu jest jeszcze taki jeden, no ale ciebie w takim razie też sprzedamy i teraz to jest puste. Odrzucamy paliwo, no i ten budynek w takim razie burzymy. W końcu. Najwyżej go odbudujemy w tym samym miejscu, jeśli będzie serio potrzebny. Jeszcze przypomniałem sobie o takiej jednej rzeczy, czyli że przydałoby się takie lądowisko dla helikopterów tutaj przy tej betoniarni. Tylko czy to mi się teraz uda jakoś połączyć? Tutaj to stawiamy. W sumie dalej tam już raczej z drogą nie przejedziemy. Dobra, także może być coś takiego. Teren mamy wyrównany, to możemy sobie tutaj wstawić. Więc za chwileczkę te helikoptery też będą mogły brać beton z tego budynku, a nie gdzieś z zagranicy. To wróćmy może do troszkę zaniedbanych mieszkańców Warszawy. Mamy tutaj taki sklep, w którym niestety nie ma ubrań ani elektroniki, a ja to sobie już zamówiłem, więc to jest trochę bez sensu. Zapłaciliśmy za ubrania, zapłaciliśmy za elektronikę, oni nie mogą z tego korzystać. Ja tu teraz korzystam z takiego darmowego centrum dystrybucyjnego. Gdzie ono jest? Tutaj. Może w ogóle zrobimy tak. Przenieśmy sobie te wszystkie pojazdy do tego centrum dystrybucyjnego tu. Tak, ono miało być odpowiedzialne właśnie za sklepy. Chwilowo jest odpowiedzialne za cement, a może nie chwilowo, zobaczymy. Tak to sobie na razie może działać. Tylko ja w takim razie muszę przekopiować sobie te wszystkie ustawienia stąd. Tylko obawiam się, że jak ja to wkleję tutaj, to stracimy wtedy te ustawienia z cementem, tak? No najprawdopodobniej tak. Okej, ale to jest tak naprawdę drobiazg, więc na szybciutko sobie podpinamy to oraz to. Tam mamy ładunek tego cementu, tutaj mamy wyładunek. No a jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, to to już chyba mamy dobrze, tak? Czyli tutaj mamy żywność, chociaż nie, nie jest okej. Ubrania i elektronika to nie tu. Takie rzeczy proszę brać stąd, chociaż widzę, że to już mamy przypisane. I to jest który magazyn? To jest ten, czyli chemikaliów, ubrań i elektroniki. Czyli ustawiamy sobie ubrania oraz elektronikę. Tak, teraz to powinno działać dopiero. Jeszcze mogę przypisać niby mięso, chociaż tego tutaj na razie nie mamy, ale to już za chwileczkę. Zmieńmy sobie jeszcze kolejność, czyli powiedzmy to z mięsem tutaj, dalej ten zbiornik materiałów też gdzieś na górze, tak? Czyli żeby źródła były tutaj na górze. Jeszcze o tym jednym sobie zapomniałem, czyli ten magazyn chemikaliów też sobie wrzucamy tam troszeczkę wyżej. Tak, teraz się zgadza. To teraz posprzątajmy, czyli tego możemy się już pozbyć. Dalej, co to jest? Biuro budowy, tutaj niby jakieś maszyny są. Okej, więc niech one sobie pracują. W tym miejscu mamy stację benzynową. Ona jest niestety bez zasilania. Ajajaj. A mało by brakowało, żeby tutaj był prąd, więc możemy ją przy okazji spróbować zasilić. To tak naprawdę nie będzie wielki problem. Tutaj mamy transformator. Także postawmy sobie taką podstację tutaj i ja bym przejechał nawet z takimi napowietrznymi przewodami. No a jak już będziemy tutaj mieli prąd, no to wy wtedy możecie to tutaj dostarczyć. Dostarczać też możecie to do tego, chociaż nie, to jest już przypisane do innego, to też. Także to zostawiamy i teraz ja bym zrobił coś, co też już powinniśmy zrobić dawno, czyli zamawiać mięso do tego magazynu. No i w tym celu to ja będę potrzebował mieć chłodnię tutaj, więc bierzemy sobie taką jedną lokomotywę i przenosimy ją do tej naszej lokomotywowni w tym miejscu. Idziemy sobie na skład celny i kupujemy sobie takie chłodnie, weźmy może na przykład 5 takich, żebyśmy tam mogli złożyć taki pociąg o długości 5, tak jak to mamy tam w wymaganiach. No i teraz standardowa procedura, czyli tę lokomotywę przypisujemy tam oraz przypisujemy ją do tego budynku tu. Tutaj udało nam się wybudować już ten magazyn, więc ja bym sobie to teraz jakoś podzielił. Na przykład w tym pierwszym będziemy trzymać tylko stal oraz prefabrykaty, chociaż może inaczej, trzymajmy to osobno, czyli stal i cegły w tym pierwszym, a w tym drugim będą w takim razie prefabrykaty oraz deski. Dobra, w takim razie mamy to ustawione, chociaż ja na razie nie będę tego zmieniał w biurach budowy. Poczekajmy, aż to się napełni. No a tutaj niestety widzę niefajną rzecz, czyli te pociągi czekają, ponieważ dalej mamy zablokowany jeden tor oraz drugi, więc to jest właśnie coś, o czym ostatnio mówiłem. To się niestety będzie tak blokowało. No chyba, że wybudujemy sobie jeszcze ten tor i wtedy to by się dało omijać. Na razie to ja bym to zresetował. W sumie nie. Nie,
Okej, bo przypomniał mi się inny pomysł. Ja to chciałem przenieść do któregoś tego, centrum dystrybucyjnego, tylko nie do tego, bo my tego paliwa ani masy nie importujemy. Przeniósłbym to sobie tutaj, chociaż obawiam się, że to się może nie zmieścić. Może w takim razie nie wezmę tego długiego, tylko ten krótszy. Niech on sobie zaparkuje tu i ustawimy sobie potem, żeby on przewoził czy tam masę bitumiczną, czy paliwo do tych zbiorników i będzie jeździł tylko wtedy, kiedy będzie potrzebny, a nie, że po prostu tam stoją. Dotarły nam już te chłodnie, więc możemy ustawić, że zamawiamy sobie mięso w tym miejscu i teraz na tej stacji w Warszawie, czyli tutaj, robimy wyładunek mięsa. Tak, czyli ono za chwileczkę powinno tutaj być. Ten z tymi cysternami już tutaj dojeżdża. Pytanie tylko, czy on się tutaj cały zmieści? No, chyba tak. Co tu mamy? Pociąg ma dołączone wagony. Może ja powinienem zrzucić ładunek? Trudno, 200 tysięcy. No i zobaczymy, czy coś z tego będzie. Ja bym spróbował po prostu przypisać sobie teraz tę stację tutaj. To jest w tym miejscu, tak. Oraz przypiszmy sobie też tę drugą, czyli tutaj w Warszawie. Na tej robimy załadunek masy oraz paliwa, na tamtej robimy wyładunek masy oraz paliwa. Tylko tego na pewno chcemy więcej, 90%. Stamtąd możemy brać wszystko. Mam nadzieję, że to będzie działało, a za dzisiaj Wam dziękuję. Więc jeśli podobał Wam się ten odcinek, koniecznie pamiętajcie o łapeczce w górę. Trzymajcie się, do następnego razu. Pa, pa, cześć, cześć.